Pucharu Polski. Welcome on the press conference after the second semi-final game of Puchar Polski. W zastępstwie kapitana drużyny Mariusza Wlazłego jest Marcel Gromadowski, atakujący PGS Bełchatów. Wiemy, że Skra jutro walczy z Zaksą w finale, więc oczywiście nie było żadnego problemu, żebyśmy takiej drobnej zamiany dokonali. Na początek oczywiście wielkie gratulacje dla obu drużyn za to wspaniałe widowisko. Big congratulations for the winners team and the both teams because of the great show. For the same start, please, Miguel, for your opinion, short opinion about this game. First of all, we are very happy. We are in the final of the Cup and we win a very difficult match against a great team. So, and we play good, very good volleyball overall in the last reset. We fight, we stay all the time with the mind in the game, we don't do a stupid mistake, and we push and we pressure with courage with ourselves. So we are happy because we win important game and in a great team, and also because we play good. Jestem szczęśliwy, bo pokonaliśmy dzisiaj bardzo mocną, wielką drużynę. Szczególnie w trzech ostatnich setach pomogło nam to, że byliśmy dzisiaj bardzo odważni w polu zagrywki. W ogóle niemalże nie popełnialiśmy prostych, głupich błędów. To pozwoliło nam awansować do finału, bo dla nas było to dzisiejsze bardzo ważne, ogromne zwycięstwo. Poproszę o parę słów trenera Sekorysowi Andrzejego. Otóż gratulacje dla zespołu Bełchatowa. My po dobrym początku, praktycznie w połowie drugiego seta, przestaliśmy grać, no, tak można powiedzieć, bo granie polegała, ta końcówka drugiego seta, czy ta druga część drugiego seta nie polegała znowu na takiej dobrej grze przeciwnika, tylko po prostu na naszych błędach i od tego straciliśmy taką trochę pewność w grze. I te dwa sety, i szczególnie ten drugi, trzeci set, to duża dominacja jednak w elemencie serwis, przyjęcie. No. W tych podstawowych elementach byliśmy od zespołu Bełchatowa dzisiaj po prostu słabsi. Gratulujemy jeszcze raz i życzymy powodzenia w finale. Dobrze, no proszę teraz opinię Marcela. Marcel, twoje pytania. Przede wszystkim, wszyscy, sztab, zawodnicy, ktokolwiek tutaj z naszej strony, który przyjechał, jest bardzo zadowolony, że udało się mecz wygrać. Przed finale jesteśmy, jak Miguel powiedział, z bardzo dobrą drużyną. 3-1 wygraliśmy, także to jest bardzo ważne. Natomiast mi się wydaje, że takim kluczowym elementem było to, że zapomnieliśmy wreszcie po pierwszym secie, w którym nie wszystko do końca się układało i w każdym elemencie faktycznie coś było do poprawy. Szybko to zapomnieliśmy i trzy kolejne sety, które tam mieliśmy właśnie okazję rozegrać, już były na lepszym poziomie, szczególnie tych elementów, które już wspomnieliśmy, że zakrytka obrona, że dużo kontr było, mocne serwisy i myślę, że to szale zwycięstwa przechyliło. Natomiast słowo zdania Andresowi, naprawdę ciężki mecz, ciężki bój, walka o każdą piłkę i cieszę się, że ten charakter pokazaliśmy. 3-1 w finale jesteśmy, także myślę, że wszyscy bardzo zadowoleni. Dzięki wielkie. Oli, dzisiaj pokazaliście wielką walkę. Najlepiej było to widać po Krzyśku Lignaczaku, który najpierw gdzieś tam opatrywany, później jeszcze dostał znowu piłką w głowę, ale nie poddał się, chciał jeszcze chyba nawet grać. No, to jest siatkówka. No niestety trafiło się nam tak, że trafili dwa razy w jedno oko. Co robisz z tym? Na pewno wyglądało to ogólnie o meczu, to powiem, dużo mówili o tym. Naprawdę to zdecydowało to zagrywkę i nasze przyjęcie, bo w pierwszym secie była nasza dominacja i po prostu porzuciliśmy od siatki Skry, które miały duże problemy, no a później odwróciło się wszystko i my mieliśmy niestety dużo problemów, niepewne przyjęcie i później nie wiem jak tam wyglądało na wysokiej piłce czy tam w kontratakach, jak my wyglądaliśmy w statystykach, ale gratulacje jeszcze raz dla Skry i powodzenia w finale. No dobrze, to teraz czas dla Państwa, czy są jakieś pytania? Śmiało, można jeszcze zapytać, nie śmiało. Okej, okay. Już znowu nie ma pytań, dziękuję bardzo.